Witam Was, przede wszystkim Was, uczniowie, bardzo serdecznie, Waszych opiekunów, nauczycieli i zapraszam na wykład. Który będzie dotyczył chemii i fizyki w badaniach diagnostyki obrazowej pod tytułem Zobaczyć niewidzialne. I ten wykład zostanie przedstawiony przez, można powiedzieć, taki duet rodzinny. Przede wszystkim moją żonę Joannę, doktor medycyny Joannę Sialeniec, pracownika Uniwersytetu Collegium Medicum J i Szpitala Uniwersyteckiego. I moją skromną osobę, pracownik Macieja Szaleńca, pracownika tegoż instytutu. No więc do dzieła. Szanowni Państwo, jak przedstawiono na tym słynnym obrazie, jeszcze do niedawna, mianowicie jeszcze niewiele ponad 100 lat temu, żeby zajrzeć do wnętrza ciała ludzkiego, trzeba było po prostu je posiekać. To na ogół, jeżeli to dotyczyło pacjenta jeszcze żyjącego, nie kończyło się dla niego dobrze. W związku z tym lekarze przez setki lat zastanawiali się, w jaki sposób można by zajrzeć do środka, tak żeby osoba zabrana jeszcze mogła to przeżyć i jeszcze mogła wynieść z tego korzyści. Tak było mniej więcej do roku 1895, kiedy to Wilhelm Röntgen wynalazł promieniowanie, które miało zdolność przenikania przez ludzkie tkanki. No właśnie, i teraz co my tutaj właśnie widzimy? Na tym zdjęciu dłoni żony Röntgena widzimy zarys kości i co więcej pierścionek, na pewno obrączkę złotą, która jest tym właśnie takim charakterystycznym kółkiem. Takie zdjęcie nowoczesne już wygląda troszeczkę inaczej, bardziej dokładnie. Jak widać, pierścionek jest znacznie też również bardziej widoczny. Dlaczego tak jest? Za chwilkę powiemy. No bo chyba każdy z prawdopodobnie na jakimś etapie życia miał robione zdjęcie rentgenowskie. Ale żeby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób takie zdjęcie się robi, to zaczniemy od małego pokazu. Mamy takie zdjęcie rentgenowskie, bo na każdy pewnie widział kiedyś takie. To akurat jest zdjęcie rączek mojej córki, a to jest moja stopa. Myślę, że ja spróbuję opowiedzieć, w jaki sposób te zdjęcia się wykonuje. W czasie, kiedy wykonamy mały pokaz, tutaj mamy, jak Państwo widzą, przypiętego takiego pacjenta. Proszę zobaczyć, pacjent oczywiście posiada... Pacjent ma kości, tak prawda? Jest, pacjent posiada kości, kości są nieprzenikalne dla promieniowania rentgenowskiego. Posiada też tkanki miękkie, czyli mięśnie, skórę. Te, z kolei te elementy są dla promieniowania o wiele lepiej przenikalne i stoi właśnie, jest, a właściwie jest przymocowany szpilkami, co nie jest typowe w przypadku prawdziwych zdjęć rentgenowskich. Jest przymocowany szpilkami do kliszy rentgenowskiej, na której zaraz zostanie uwiecznione jego zdjęcie. Ja myślę, że panie dostały takie zaszczytne miejsce, że myślę, że panie poprosimy o pomoc w tym pokazie. O właśnie, tak właśnie. Czy moglibyśmy poprosić o ubranie sobie odzieży ochronnej? Jedną z pań, tak. Tutaj właśnie. Mamy nasze lampy rentgenowskie. To są nasze lampy rentgenowskie w postaci czarnej farby sprayu. Szanowni Państwo, proszę wyobrazić sobie, że pani ubiera fartuch ołowiany. Ten fartuch oczywiście nie musi być ołowiany, ponieważ my nie będziemy stosować prawdziwego promieniowania rentgenowskiego, przez którego byśmy musieli wszyscy z tej sali uciec, zwłaszcza jeżeli któraś z pani jest w ciąży. W międzyczasie, kiedy tamto zdjęcie będzie wykonywane, ja powiem kilka słów, jak ono jest wykonywane w takich warunkach prawdziwych, na przykład w moim szpitalu. Pacjent zbliża się do kliszy, może pamiętacie, jeżeli mieliście robione zdjęcie klatki piersiowej, to pacjent tak się musi rozpłaszczyć na tej kliszy, prawda? Jak tutaj, nie, z chwileczkami. I z drugiej strony pacjenta, natomiast ustawiana jest lampa rentgenowska, która tą kliszę naświetla. No i pacjent, tak tutaj Państwo na tym pokazie będą widzieć, zasłania drogę promieniom rentgenowskim. Klisza początkowo jest jasna, w naszym przypadku biała. Promieniowanie rentgenowskie powoduje jej zaczernienie. W czasie, kiedy pokaz jest wykonywany, ja może opowiem, co możemy zobaczyć. Jedziemy? Dzięki promieniom rentgenowskim. No to naświetlamy gościa. Państwo naświetlają, natomiast ja pokażę, co dzięki promieniom rentgena możemy zobaczyć. No to możemy czasem zobaczyć takie rzeczy, o których nie chcielibyśmy wiedzieć. Na przykład tutaj na rysunku pan Kermit Żaba otrzymuje istotną wiadomość na temat swojej budowy anatomicznej. Ja tutaj wykonywanie zdjęcia. Chyba zdjęcie można uznać za zakończone. Nie wiem, dostał daskę śmiertelną chyba, ale... Państwo wiedzą, że promieniowanie rentgenowskie jest promieniowaniem jonizującym, w związku z tym może być szkodliwe dla zdrowia. Zobaczymy,
lampę rentgenowską jeszcze pani trzeba od pani trzeba odebrać. Okej. Okay. Pani doktor, czy możemy już wywołać zdjęcie? Musimy zapytać technika radiologii. Ja jestem laryngologiem, więc tutaj muszę się uciekać do pomocy kolegów innych specjalności. Podniemy gościa, zobaczymy, czy się nie ruszał w trakcie naświetlania. Tak, oczywiście pacjent musi stać nieruchomo, żeby nie powstawały tak zwane artefakty, czyli te ślady rozmazania, które nie są rzeczywistym wizerunkiem pacjenta. Ta-da! Cienia jego tkanek miękkich, no i dookoła zaczerniona cisza rentgenowska. W związku z tym, co tak w czym lekarzom pomagają zdjęcia rentgenowskie? Co możemy na tych zdjęciach zobaczyć? Oczywiście bardzo dobrze nadają się do obrazowania kości, jak widzieliśmy również na naszym pokazie. Można uwidocznić na przykład złamania kości, tak jak tutaj, no nie trzeba myślę być specjalistą, żeby zobaczyć, że ta kość udowa jest złamana. Można, też bardzo często wykonujemy zdjęcia klatki piersiowej, prawda? Na pewno Państwo też mieli wykonywane w swoim życiu. Tutaj jest prawidłowa klatka piersiowa, a tutaj mamy cień guza, płuca na tle, rysujący się na tle płuc. To, co tutaj widzimy, to jest oczywiście sylwetka serca, również bardzo dobrze widoczna na tle tych powietrznych płuc. A tu, jak Państwo myślą, co to może być? To jest zdjęcie dziecka, co to ma? Tak jest. Dziecko najprawdopodobniej połknęło monetę i tutaj z przodu ona wygląda jak kółko, natomiast widziana z boku wygląda jak kreseczka. Dokładnie, dobrze Państwo zgadli, że to jest połknięta moneta. Możemy też zobaczyć, jakie zęby nam w przyszłości wyrosną, ponieważ widzimy zawiązki zębów stałych. Natomiast w tak zwanym badaniu mammograficznym, które służy do poszukiwania u osób zdrowych raka sutka, możemy zobaczyć tak zwane mikrozwapnienia, czyli małe drobinki uwapnionych tkanek, które charakteryzują nowotwór i pozwalają wcześniej go wykryć, ratując życie wielu pacjentów. Czyli co możemy zobaczyć dzięki promieniom X? Podsumowując, możemy zobaczyć wszystko co pochłania promieniowanie inaczej niż otoczenie. Dlatego mogliśmy zobaczyć kości na tle tkanek miękkich otaczających je. Mogliśmy zobaczyć guz płuca na tle tych powietrznych, pustych płuc przepuszczających promienie. Mogliśmy zobaczyć sylwetkę serca, ale były też takie rzeczy, których nie mogliśmy zobaczyć. W szczególności nie mogliśmy zobaczyć tego, co pochłania promieniowanie tak samo jak otoczenie. To tak jak z rzucaniem cienia. Jeżeli ja stoję w słonecznym otoczeniu i rzucam cień przed siebie, to mój cień jest dobrze widoczny, ale jeżeli stoję na tle wysokiej góry czy wysokiego budynku, który sam z siebie rzuca cień, to mojego cienia nie będzie tam widać. W związku z tym nie zobaczyliśmy naczyń krwionośnych, na przykład żył, tętnic, przełyku, żołądka, wątroby, jelit, pęcherza. Proszę zobaczyć, kości widzimy, ale którędy przebiegają naczynia, w tym kolanie, to mamy tętnice i żyły, prawda? Ale tutaj ich nie widać. Tak samo u tego dziecka, gdzie znajduje się na przykład wątroba, gdzie dokładnie znajduje się żołądek, wszystko jest zamazane w jedną masę. W związku z tym, jak zobaczyć to, czego tutaj nie widzimy? Najpierw musimy zastanowić się w ogóle, w jaki sposób promieniowanie rentgenowskie no jest radowane do zdjęcia. Dlatego tutaj gdzieś, lekarze już uciekają się do pomocy fizyków, tak, i chemików, dlatego ja milknę. Tutaj widzieliśmy na tym naszym pokazie, że kości zatrzymują promieniowanie rentgenowskie. Dlaczego? Otóż dlatego, że mają w sobie wapń. Wapń jest metalem, jest cięższym atomem niż reszta naszego ciała, która składa się z węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki w niewielkiej ilości, bo to są lekkie atomy i takie atomy nie absorbują dobrze promieniowania. Promieniowanie przechodzi generalnie przez materię zbudowaną z takich lekkich atomów. Natomiast jeżeli mamy ciężkie atomy, takie jak już na przykład w kości, albo jeszcze lepiej właśnie złotą obrączkę, co było widać na zdjęciu, no to one bardzo, te atomy dobrze absorbują promieniowanie rentgenowskie, bo im cięższy jest atom, tym łatwiej to robić. A więc jeżeli chcemy uwidocznić, prawda, coś, czego nie widać, no to do takiego narządu możemy wlać odpowiednią substancję chemiczną. Pytanie jest, co to znaczy odpowiednio, prawda? No, taka substancja po pierwsze powinna pochłaniać promieniowanie X, no i być nietoksyczna, czyli no, nie wlewamy jakiejś trucizny, która nam zabije pacjenta. I taka substancja nazywa się kontrastem. Co dzięki takiemu kontrastowi możemy zrobić? No i pytanie, dokąd możemy taki kontrast faktycznie podać? Znów pytanie do lekarza, więc szybko odpowiadam. Kontrast możemy podawać na przykład do naczyń krwionośnych, do żył, do tętnic. I tutaj proszę zobaczyć, znowu staw kolanowy, znowu kości, a na ich tle pięknie wykontrastowane naczynia krwionośne, do których wstrzyknięty został kontrast.
tu jest taka sprytna technika, tak zwana cyfrowa angiografia subtrakcyjna, tylko kolory są odwrócone w stosunku do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Można zrobić zdjęcie przed podaniem kontrastu, potem podać kontrast i komputerowo odjąć jedno od drugiego. Będziemy mieć wtedy głównie widoczne właśnie naczynia, a wszystkie inne rzeczy odejmą się i znikną. Możemy podać do ust, nie dzieje się zjeść kontrast, i wtedy kontrast wypełnia nam przełyk, to jest przełyk widoczny na tle kręgosłupa, tutaj już zaczyna się wlewać do żołądka, żołądek byłby tutaj zarysowany, jako taki worek. Natomiast tutaj proszę zobaczyć, jest coś, taki ubytek kontrastu, ubytek cienia, który wskazuje, że ten przełyk uciśnięty jest przez guz. No. Z kolei, żeby uwidocznić jelito, to musimy podać, domyślają się Państwo, którędy, do odbytniczo, czyli nie będę rozwijać, do którego otworu naszego ciała. I wtedy jelito również możemy uwidocznić i sprawić, że będzie widoczne dobrze dla promieniowania, w obrazie promieniowania rentgenowskiego. No, jako że rzekło, mówimy tutaj o chemii i fizyce, więc pytanie, czym są te kontrasty z punktu widzenia chemicznego? Jednym z takich kontrastów często stosowanych jest siarczan baru. Dla tych, którzy nie spali na lekcjach z chemii, informacja nie też oczywista, że bar jest to pierwiastek, który niespecjalnie jest dobry dla człowieka, generalnie jest dość trujący. Ale na szczęście siarczan baru jest praktycznie rzecz biorąc nierozpuszczalny. A więc można w postaci takiej wodnej zawiesiny podać go do ustnie, tak żeby w końcu trafił do naszego układu pokarmowego. Na szczęście w całości wyjdzie tak zwaną drugą stroną i nie wchłonie się, czyli nie zdoła nas odciąć. Dzięki temu oczywiście bar metal ciężki pochłonie promieniowanie i będziemy widzieli nasz układ krwiobiegu. Drugim sposobem, no bo wiadomo, takiej zawiesiny nie możemy sobie przyczepić do żyły, prawda? No bo jakby nam drobinki siarczanu baru krążyły w układzie naszym krwionośnym, no to może nastąpić zatkanie prawda, naczynia. Używa się związków, które zawierają jod. Jod jest też pierwiastkiem, który jest bardzo ciężki. On też bardzo dobrze pochłania promieniowanie i dzięki temu właśnie jest używane, między innymi takie właśnie są kontrasty używane do zobrazowania tych naczyń, które pokazywaliśmy przed chwileczką. Natomiast te zdjęcia klasyczne rentgenowskie, takie jak na pokazie, mają jednak w dalszym ciągu nawet przy użyciu kontrastu pewną wadę. To znaczy, jedne struktury przesłaniają inne. To tak jak ja mówiłam o tym, kiedy ja stoję na tle budynku, albo jeżeli ja stoję i trzymam coś w ręce, rzucam cień, to nie będzie widać tej rzeczy, którą ja trzymam w ręce, bo mój cień ją zasłoni. I tak samo tutaj, proszę zobaczyć, na przykład, jeżeli byłby w tym płucu guz, który jednak jest na tle sylwetki serca, to on by był zupełnie niewidoczny, bo te cienie by się nałożyły. Tak samo w przypadku tego dziecka. Nie wiadomo, czy to dziecko naprawdę połknęło tą monetę, czy na przykład ktoś położył mu taką monetę na klatce piersiowej i wtedy wykonał zdjęcie, a może na plecach. Zupełnie jest to nie do zgadnięcia, co jest z przodu, a co z tyłu i co jest czym zasłonięte. Ponieważ, proszę zobaczyć, jeżeli mamy lampę rentgenowską i promieniowanie przechodzi przez ciało, to ta struktura tutaj duża kompletnie przesłoni tą małą. Powstanie tylko taki cień tej dużej, a tego małego w ogóle nie będziemy wiedzieli, że ono tam kiedykolwiek było. Jak piszczele naszej czachy były zasłonięte przez czachy, nie? Widzieliśmy tylko to, co wystawało, prawda? Skrzyżowanie nie widzieliśmy. Rozwiązaniem jest tomografia komputerowa, która potrafi pokazać również to, co jest za. Co jest przed, a co jest za. Tomografia, grafika to oczywiście obrazowanie, rysowanie, natomiast tomografia dokładnie można by przetłumaczyć jako obrazowanie poprzez pokrojenie pacjenta na plasterki. I dokładnie tak jest. My oceniamy poszczególne plasterki ciała pacjenta. No i tak wygląda maszyna do szatkowania pacjenta, czyli tomograf. Oczywiście to szatkowanie nie polega na dosłownym jego szatkowaniu, tylko takim rentgenograficznym. Mamy takie wielkie kółko, na którym jest umieszczona lampa rentgenowska, po drugiej stronie już detektor, czyli nie klisza. Ona się kręci, pacjent jest przesuwany na takim ruchomym łóżeczku i tomograf na około skanuje nas, prawda? No, odpowiednio nie całego człowieka z reguły, tylko jakiś tam jego wybrany fragment. Jak się Państwo domyślają, jeżeli mamy te obrazy wykonane z różnych stron, to potem komputer może przeliczyć i odtworzyć, jak cały ten plasterek powinien wyglądać we wszystkich kierunkach. No właśnie mamy taki przykład. To są tomograficzne obrazy twarzy,
co prawda tutaj dla znawcy jest od razu oczywiste, że to jest tak naprawdę rezonans magnetyczny, o którym powiemy za chwilkę, ale idea jest jakby pokazana na tych skalach, czyli możemy zobaczyć, jak przechodzimy sobie, prawda? Tak, jakbyśmy przenikali powoli przez ciało pacjenta, stąd do tyłu, z boku na bok. Oczywiście to są zdjęcia z rezonansu, o którym będzie za moment. Możemy też, oprócz tego, że mając komputer mocny, że mamy takie plasterki, możemy zrobić rekonstrukcję 3D. Czyli można sobie zobaczyć, na przykład zbudować sobie model czaszki. Co więcej, można wziąć też takiego wrócić do drukarki 3D i na przykład fragmenty tych kości wymodelować jako implanty na drukarce 3D i później używać na przykład w trakcie operacji do uzupełnienia pewnych braków. Możemy też na przykład w sposób wirtualny zajrzeć do wnętrza jelita, bo możemy odtworzyć jamy pewnych narządów. Możemy odtworzyć, jak wygląda całe serce, tak jakby było wyjęte z pacjenta. Możemy odtworzyć, tutaj na przykład mamy obraz całego szkieletu, na tle którego są naczynia krwionośne, nerwki. Tutaj jeszcze raz wracamy do tego samego, skat kolanowy z jego kośćmi. Tutaj w trzech wymiarach widzimy, jak przebiegają tamtędy naczynia. Czy wreszcie rekonstrukcja maleńkiej struktury, czyli błędnika znajdującego się w głębi naszej kości skroniowej. No dobra, teraz o drugiej technice, o rezonansie magnetycznym. Jest to technika, która wymaga urządzenia z pozoru podobnego do tomografu komputerowego, natomiast różnica jest taka, że tutaj tutaj jest magnes, to jest magnes przewodzący. Jest to technika, która w 2003 roku, za której wynalezienie przyznano Nagrodę Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny. No i na czym ona polega? Ona jest w pewnym sensie komplementarna do rentgenografii, do tomografii. Komplementarną rozumiemy uzupełniająca, bo tomografia dobrze nadawała się do obrazowania kości i pokazywała nam te ciężkie pierwiastki, gdzie się znajdują, a rezonans pokaże nam inne rzeczy. Tak, bo tu możemy zobaczyć na przykład tłuszcze, wodę, czy możemy zobaczyć też właśnie tkanki bogate w ATP, ponieważ magnetyczny rezonans jądrowy tak naprawdę jest w stanie zobaczyć jądra atomowe. Czyli w szczególności takie, które mają własności magnetyczne, tutaj mamy na myśli w szczególności jądra wodoru. Te jądra wodoru normalnie tak wszędzie w nas są takimi małymi wirującymi magnesikami. Jak jesteśmy tutaj z daleka od jakichś silnych pól magnetycznych, one są losowo, chaotycznie porozrzucane. Natomiast jeżeli znaleźlibyśmy się w takim wielkim magnesie, no to one się poukładają w charakterystyczny sposób wzdłuż linii pola magnetycznego. Tak, dotąd jest łatwe, a teraz proszę wysilić koncentrację, bo to główny, trudny moment tego wypadku. Tak, dokładnie. Teraz dzięki temu, że one się tak ułożą, możemy za pomocą fali radiowej niektóre z tych jąder przekręcić, tak, w ten sposób. Tak, na siłę. Tak, one wtedy, jak naświetlamy je, prawda, to się przekręcają w taki wyższy stan energetyczny. Jak przestajemy świecić tą falą radiową, to one wyświecają z powrotem tę odpowiednią falę. I to właśnie rejestruje urządzenie. Czyli to, jak te wodory świecą, czyli tam, gdzie będzie więcej tych wodorów, no to tam będzie jaśniejsze światło radiowe. Czyli im więcej będzie tych wodorów w danej tkance, tym ona będzie jaśniej świecić. O, one w tym czasie odwracają się z powrotem. No i to jest efekt, prawda, tego zjawiska fizycznego. Głównie widzimy te tkanki, w których jest więcej wody. Czyli kości, proszę zauważyć, są czarne tutaj, no bo kości nie mają takiego jasnego obrazu. Natomiast mamy jasno świecącą skórę, bardzo jasno świecące gałki oczne, prawda? Dosyć dobrze widać mózg i z takimi drobnymi nawet szczególikami. I proszę zobaczyć, jak bardzo ładnie uwidacznia się na tle tego mózgu obraz guza nowotworowego. Uważa się, że rezonans jest też techniką o wiele bardziej bezpieczną niż tomografia komputerowa. Promieniowanie rentgenowskie jest niebezpieczne i tak jak mówiłam, kobietom w ciąży w ogóle nie wolno się zbliżać do tych rentgenowskich lamp, podczas kiedy przy pomocy rezonansu, tutaj widzicie, jest zbadany malutki płód jeszcze w łonie matki. Sądzimy, że jest to bezpieczne. Tak. Może też używać do zagrabienia tego filmu. Tutaj jest przykład serca szczura pracującego na żywo. Można sobie zarejestrować pracujące organy w czasie rzeczywistym. Co więcej, również tutaj możemy stosować kontrasty. Tutaj oczywiście musimy stosować takie substancje, które są magnetyczne. Oczywiście takie kontrasty używane w tomografii dla rezonansu nie są dobrze widoczne, bo to nie o to chodzi. Dokładnie, tu musi być taki pierwiastek,
który ma właściwości magnetyczne. Bardzo dobrze do tego nadaje się gadolin i jego specjalne kompleksy. On po prostu bardzo mocno rozjaśnia obraz, jeżeli trafi do jakiegoś narządu. Drugim sposobem jest to, żeby jakieś narządy wycielić. Na pewno wątroba ma dużo tłuszczy, dużo wody i ona bardzo jasno świeci, czasem coś zasłania. Podaje się takie malutkie klasterki tlenku żelaza, one mają właściwości paramagnetyczne i wygaszają kompletnie tą wątrobę. No to przykład. Tak, tutaj jest podany kontrast do naczyń. Znowu bardzo pięknie widzimy w rezonansie obraz tych naczyń. Ale oprócz tego, jak widzicie, wszystkie te kontrasty, które do tej pory były omawiane, to są substancje sztuczne, które są specjalnie podawane w tym celu, żeby coś uwidocznić. Natomiast jak wiecie, nasz organizm sam w sobie przetwarza bardzo wiele różnych substancji. Pobiera je, gdzieś tam gromadzi, różne narządy, różnego rodzaju substancje wykorzystują i przetwarzają na inne rzeczy. I w związku z tym zrobił się pomysł, żeby te substancje naturalne w jakiś sposób oznakować i te substancje uwidocznić, dokąd one w tym organizmie się dostały. I w tym celu wykorzystujemy technikę badań izotopowych, która polega na tym, że właśnie podajemy substancje znakowane izotopami. Izotopy to są pierwiastki chemiczne, które różnią się od swoich kolegów tym, że mają inną liczbę neutronów w jądrze atomowym i w wyniku tego czasami niektóre z nich są niestabilne i rozpadają się na drodze przemian jądrowych, promieniując promieniowanie gamma, które właśnie wykrywamy w tej technice. Na przykład na pewno Państwo wiedzą, że tarczyca wychwytuje jod, w związku z tym, jeżeli odnajdujemy jod tak, żeby on był radioaktywny, to zostanie wychwycony przez tarczycę i możemy sobie tą tarczycę uwidocznić i zobaczyć, czy ona tak wychwytuje, jak ma, czy w jakiś sposób nieprawidłowy. No i właśnie, na czym polega? Czyli musimy mieć dość długo promieniujący izotop, prawda? Żeby on dotarł tam, gdzie ma dotrzeć, to przypadek jest Wb47. I musimy mieć gamma kamerę, czyli kamerę wykrywającą promieniowanie gamma. To z gamma kamerami jest taki problem, że te piksele pojedyncze w tych gamma kamerach muszą być oddzielone od siebie takimi omówionymi osłonami, żeby każdy z nich nie widział promieniowania z innego miejsca. Dlatego są takie strasznie duże, prawda? Mimo że technika, prawda, nasza robienia obrazu jest bardzo zaawansowana i każdy ma w aparacie świetny aparat już, prawda? No, tu jest przykład takiej przemiany. Technet to jest pierwiastek, który jest wykorzystywany w medycynie właśnie nuklearnej. Jest to kompletnie sztuczny pierwiastek wytwarzany na te cele medyczne i on ma właśnie dobrą charakterystykę, mianowicie dość długo świeci, ale oczywiście nie za długo, no bo nie chodzi nam o to, żeby podać jakiś pierwiastek i żeby pacjent nabawił się choroby popromienne, jeszcze swoje dzieci na świat, swoją rodzinę i tak dalej, nie? On ma przyjść do szpitala, dostać ten pierwiastek, on ma czas połowicznego zaniku 6 godzin, czyli co 6 godzin jest go o połowę mniej. Na początku 4000, po 6 godzinach 2000 jednostek i tak dalej. Po 48 godzinach pacjent generalnie już nie promieniuje. Ale na szczęście na tyle długo ten pierwiastek jednak istnieje, że jak został wyprodukowany, to może zostać gdzieś zabrany, przewieziony i podany pacjentowi. Zobaczycie, że nie zawsze tak jest. Dokładnie. No i tutaj wynik, prawda? Podania takiego wapnia 47. Wapń wychwytują kości w miejscach, gdzie rosną, a tutaj z jakiegoś powodu jakaś choroba się toczy, że wychwyciło nie tam, gdzie powinno. Czyli chorobę udało nam się przy tej okazji wykryć. No i właśnie, to co mówiłem. Kamery są dość takie duże, mają te piksele wielkie. Jak widzicie, obraz, który powstaje, przypomina, nie wiem, gry ze starych komórek Nokia. Jeszcze takie sprzed 10 lat na przykład, nie? No niespecjalnie to widać, o co chodzi tak naprawdę. To nie jest za duża rozdzielczość. Jesteśmy przyzwyczajeni do lepszych obrazów, ale lekarze też chcieliby, planując operację, widzieć dokładnie, prawda? A skoro o tym mowa, ja niestety muszę pędzić do szpitala, także bardzo serdecznie Państwa żegnam tutaj. Będę dyskretnie uciekać, proszę się koncentrować w związku z tym na drugim prelegencie. Okej. I tutaj na szczęście mamy coś, co od niedawna jest również w Krakowie, mianowicie pozytonową tomografię emisyjną. Też jądrowa metoda. Taki tomograf znajduje się u nas w szpitalu, w Kolegium Medicum UJ i wykorzystuje zjawisko anihilacji. Przecież nie chodzi tutaj o taką anihilację na skalę jak z książki science fiction, ale jednak prawdziwą anihilację. I teraz w tym celu wykorzystuje się specjalne jądra, zrobione cyklotronie na miejscu, one są bardzo krótkotrwałe, ale to od 2 do 10 do 110 minut mają okres zaniku, czyli nie ma możliwości wyprodukowania tego w świerku, już przywieźli do Krakowa, bo już by nic nie było. Trzeba to zrobić na miejscu takiej jądra. I one mają taki rozpad, że wytwarzają pozytrony. To są dodatnie naładowane elektrony, czyli elektrony antyelektrony, a elektrony antymaterii.
I co się dzieje? No, takie lekkie atomy można powszechnić na przykład do glukozy. Cukier normalny, nasze ciało zjada cukier, prawda? I rozpadając się taki fluor na tlen wytwarza właśnie pozytron. I następuje w wyniku taki wydzielony pozytron. Spotyka oczywiście elektron. Elektronów mamy mnóstwo w naszym ciele, ponieważ nasze ciało składa się z normalnych atomów wyposażonych w elektron. I wtedy następuje anihilacja. I przy okazji anihilacji wytwarzane są dwa kwanty gamma, które rozbiegają się dokładnie po tej samej linii w dwa kierunki. To jest wykorzystywane do obrazowania. Dzięki temu, że te kwanty gamma rozprzestrzeniają się dokładnie po linii prostej, detektor w tomografie pozytronowym dokładnie wie, w którym miejscu nastąpiło to zdarzenie i bardzo dokładny obraz można zrobić. I do czego to się nadaje? No, na przykład taki cukier, można, no wiadomo, co je cukier. No, każda tkanka je cukier, ale przede wszystkim mózg używa się cukrem. I to jest świetna technika do obrazowania, co się dzieje w mózgu, prawda? Jak jest aktywny mózg, no to zjada ten cukier, tutaj mamy, prawda, aktywny, powstają anihilacje, natomiast tutaj jego się po wypadku samochodowym i w tym miejscu widać, że jest martwica mózgu. Czyli jakiś uraz był, tutaj mózg ma problem i trzeba natychmiast wołać neurochirurga, prawda? No albo można na przykład badać fizjologię mózgu, na przykład patrzeć, jak mózg zmienia swoją aktywność, jak, nie wiem, następuje wysiłek intelektualny, prawda? Płaty czołowe nagle zaczynają mocno potrzebować jedzenia, każdy zaczyna myśleć o Snickersie czy innym lajonie, prawda? Bo jest wysiłek, prawda, potrzebny po dużo cukru, prawda? To jest właśnie taki efekt. No może też zastosować jako pokrywacz kłamstw i sprawdzać, który rejon mózgu się podświetla, bo jak mówimy prawdę, albo jak mówimy kłamstwo, to inny rejon się podświetla. No i dobrze, i na koniec o termografii medycznej. Tutaj mamy taką kamerę do kolejnego pokazu. Termografia medyczna to metoda, można powiedzieć, dość nowatorska, która służy, wykorzystuje to, że wszyscy świecimy podczerwieni, prawda? Wszyscy jesteśmy ciepli, bo jak jesteśmy zimni, no to nie ma sensu to badać. I generalnie rzecz biorąc, to możemy wykorzystać. No wszyscy wiemy, że można oglądać promieniowanie czerwone, chociażby z filmów, prawda, wiemy, że są takie rzeczy jak noktowizory, ale one generalnie takie monochromatyczne obraz z reguły robią. Natomiast w medycynie stosowane są tutaj kamery, która jest dokładnie taka sama kamera, jak mamy tutaj w instytucie. Wykorzystuje się nasze naturalne ciepło, ale też można kogoś oświetlić, bo dla taką lampką, najlepiej halogenową, bo dużo ciepła, dają również odbite promieniowanie, później podczerwona się odbija różnie od tkanek zdrowych i chorych. No i tu parę przykładów. Takie charakterystyczne obrazy, prawda, naszych narządów, one są charakterystyczne. Ucho na przykład jest zimne, nos jest zimniejszy, palec na końcu jest cieplejszy, prawda. I jeżeli mamy narządy symetryczne, no to jest ok. Wszystko gra. Natomiast jeżeli na przykład jest taki obraz jak tutaj, no to widać, że coś jest nie w porządku. Trzeba popatrzeć na skalę, prawda. Tutaj noga jest w miarę ciepła, powyżej 34, a tu jest zimna noga. Czyli mamy jakieś niedokrwienie, prawda? Albo możemy zobaczyć proces nowotworowy, który jest związany z zapaleniem, robi się ciepło, prawda, gorączka i widać, że jest podwyższona temperatura. Albo ktoś ma problem z płucem, nie? Tutaj normalnie jak oddycha, to ma zimne powietrze w środku, a tutaj jest płuco nie wypełnia się zimnym powietrzem. Należy jednakowoż pamiętać, że ostatecznie, niezależnie od tych wszystkich technik, najważniejszy jest lekarz. I to lekarz musi podjąć decyzję i ten obraz interpretować. Niestety lekarz nam już uciekł do konkluzji, ale na szczęście mamy jeszcze kilka minut. Zapraszam, słuchajcie, do chętnej osoby, do, mam nadzieję, że działa, do pokazu. Kto chce zobaczyć się w kamerze? To proszę, trzy osoby. Raz, dwa i tutaj z góry. Tutaj trzy wrzuty. Chodźcie, zapraszam. Tutaj mniej więcej jest fokus. Stańcie sobie tutaj. Tak, żeby was zobaczyć. O! Stańcie sobie blisko. Blisko. Okej. Tak, jest. Teraz. Można zrobić parę ciekawych eksperymentów. Na przykład. Jesteście pierwszy pod spodem, nie? A teraz połóż sobie rękę na swetrze i chłodnym i potrzymaj chwilę, tak żeby ją było widać. Potrzymaj, a teraz pójdź. Idzie? No, widać, prawda? Ale fajnie jest też motyw, później się tak, żeby widać było nos, odchyl głowy do tyłu i oddychaj mocno. No, przez nos. Tak, żeby były dziurki było widać. Odchyl głowy do tyłu,
Na tył odchyl głowę. Oddychaj. Tak, tak. No, oddychaj, oddychaj. No. Tak, oddychaj nosem, nosem. No, może ustawić też. Widzisz, jak się zmienia kolor, jak wdyka powietrze, to jest zimno, nie? Się... Weź swoje ręce, kiedy było twoje ręce widać. I podszyj te ręce gwałtownie. Tylko jak żeby mówię w kamerze. I raz pokaż. Patrzcie się, jak ciało będzie czerwone i teraz gasną, nie? Teraz będę ręce. Moje są zimniejsze, bo jestem zdenerwowany od wykładu. Patrzcie się, jak ciało będzie wygląda. Tak, z tą stronę. O, to tak, z tej strony. A widzicie, jak się robi czerwone? To jest ciepło, które powstaje w wyniku tarcia. I proszę, jak szybko mi moje naczynia krwionośne ze skóry zabierają, nie? A teraz weźcie sobie ustawcie, zobaczcie, o, nos, świetna sprawa, nie? I ten nos jest zimny, nie? Nos jest zimny. Tak samo jak popatrzycie sobie na uszy, uszy też są chłodne, prawda? Uszy wykorzystujemy po to, żeby ochładzać tam, prawda? Natomiast tutaj w rejonach szyi mamy ciepło, bo tutaj mamy tętnicę. Tak samo na rękach, jak ręka wiedzie, prawda? To tutaj w okolicy kciuka mamy tętnicę, prawda? I jest cieplej. No, widzicie? Tutaj widać, że jak się przyłoży rękę, to może ten to wyczuć układza, bo tam są naczynia krwionośne. No i okej. To wszystko, co mieliśmy Wam do pokazania. Bardzo Wam dziękuję za uwagę.